Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię z bardzo silnym zawodnikiem na moim głównym koncie na Chess.comie. Rozpoczyna się partia od ruchu F4. Zastanawiam się, jak zagrać. Zaskoczył mnie. Otwarcie birda. Gambitowo można spróbować. Więc spróbuję zagrać E5, czyli gambitowo. Ale jestem przekonany, że przeciwnik wie, o co chodzi. Nie. Moi drodzy, E3 to chyba nie jest dobre posunięcie. Tutaj przede wszystkim trzeba bić D6 i tak dalej, gambitowo, i tam można grać normalnie, ale po E3. Dobra, zobaczymy potem w analizie. Posunięcie E3. Wydaje mi się, że teraz mogę po prostu wybić. Ten pionek F4 nie będzie jakoś super najlepszy, więc tak zrobimy. I pionek centralny do na pole D5 i po ruchu D4 pozycja czarnych według mnie jest bardziej przyjemna. Zobaczcie, to tak samo jakby w tym momencie, jakby stał tu pionek i białe by zagrały F4, który jest, co jest posunięciem bardzo dziwnym. Zagramy sobie w takim razie skoczek na F6 naturalnie. Będziemy pilnować pola E4. Ktoś powie, że pole E5 też będzie dobrze kontrolowane, ale ja mogę zawsze przeciwnika stąd wyrzucić właśnie grając posunięcie goniec na D6. Zastanawiam się nad ruchem C5, tylko że mogę dostać takie posunięcie. Nie chciałbym tego ruchu, musiałbym tu zagrać. On wybije roszada i B4. Może być ciekawie. W sumie zagrajmy posunięcie C5. Spróbujmy powalczyć o to centrum. On jeszcze tego nie wybił w sumie. I zagrajmy skoczek na C6, czyli najpierw wszystkie skoczki wychodzą. Dobrze. Wyszły skoczki, pozycja jest dla mnie nietypowa, ale trzeba spróbować rozegrać się właśnie logicznie. Goniec zagrał na B5. Wydaje mi się, że teraz mogę spróbować takiego ruchu jak hetman B6. Tylko zastanawiam się, czy nie będę miał problemu z roszadą, bo jeżeli on da szacha, ja goniec tu, on będzie pilnował, on zrobi roszadę. Ja tu za bardzo nie mogę, bo tu chyba... Ale nie, no powinno się zgadzać. Zagrajmy hetman B6. To nie może być złe posunięcie. Hetman B6 od razu konkretnie atakuje gońca. Jest odbicie. Według mnie zagrał za szybko. Odbijam pionkiem i mam bardzo fajne opcje zagrania gońcem na A6. Ale wieża E1 wejdzie, co mi się bardzo nie będzie podobało. Muszę zagrać gońcem na E7. I wieża E1 będzie mnie tu blokować. Ja mogę chyba spróbować w ogóle zagrać skoczkiem. Ale też gońcem, potem skoczkiem. Chociaż podoba mi się też goniec A6. Nie można mieć wszystkiego, jak widać. Tutaj po wybiciu... Nie no, w sumie mogę poczekać na to wybicie. Zagramy sobie skoczkiem na E4, bo chcę zrobić roszadę. Jeszcze tak się zastanawiam. Po skoczek D2... bardzo możliwe, że chyba tak trzeba grać. Tutaj skoczek na H4 mnie nie przepędzi, goniec pilnuje. Po wybiciu i wybiciu gońcem, odejście i odejście. Para gońców zostanie. Dobra, grajmy logicznie. Niech każda figura wyjdzie. Wymiana, ok. W ogóle, jakby co, mogę zawsze zagrać F5 i ten goniec będzie stał tam wieczność. Skoczek, chociaż taki ruch brany jest pod uwagę, ale to dobrze, różnobarwne gońce tu będzie ok w tej pozycji. Myślę, że czarne odniosły sukces po debiucie. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz myślę, tu jeszcze odpalę jedną lampę. O, może będzie trochę lepiej. Teraz wydaje mi się, że jest dobrze, bo właśnie ten debiut birda według mnie nie wyszedł przeciwnikowi najlepiej. Te F4, ten pionek F4 w ogóle tam stoi bardzo dziwnie. Cóż mogę powiedzieć? Podoba mi się pozycja. Skoczek wszedł na E5. No i teraz, jak zrobię roszadę, to on mi wejdzie z widełkami. Może najpierw tutaj zbić, a może w sumie to nie. Taki ruch F6 chyba trzeba zagrać. Jeżeli on da szacha, to mam taki ruch. Więc zagram F6. Skoczku, uciekaj. Skoczek może pójść na D3. Ale wtedy wybijam tu. Więc będzie musiał wrócić na F3. Jak zrobię roszadę, on zagra na D2. No właśnie, co wtedy? Będę musiał odejść gońcem.
wtedy stracę tutaj gońca. Ale F6 i tak trzeba było zagrać. Zaraz się zastanowię. What? O, tego się nie spodziewałem. Bicie, on zagra tutaj. Wszystko jasne. No muszę przyjąć tę ofiarę. Zagram teraz tu, on da widełki, ja pójdę tu, on zbije, ja zbiję, on zagra tu, ja tu. Skomplikowana. Jak zagram tak, on tu. Ja tu. Ale się porobiło. Sprytnie w sumie pograł. Szkoda, że po szachu nie można zrobić roszady. Bo bym zrobił. Ale nie wolno. Takie zasady. Ładnie zagrał, nie widziałem tego uderzenia. Tylko pytanie, czy ja mogę tutaj... Aha, bo ja mogę tak, on da szacha, ja pójdę tu. On w sumie może tu wrzucić szacha. No dobra. Nie mam chyba wyjścia. Bo tu nie mogę, bo mat hetmanem. Tak, 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 tak. To może mieć w sumie sens. Tu. A nie, bo stracę wieżę. Co ja gadam? Jaki sens? Dobra. Odchodzimy królem na D8. Bo teraz tak. Jak odejdę tu, nie mam żadnego szacha. On mi zbije, ja może tutaj w ogóle wybiję. On odejdzie skoczkiem, będę miał figurę mniej. A to może być bardzo groźne, bo jak zagram tu, to on ma jeszcze szacha wtrąconego na G4. Zagramy tak. Pokuszę się o ten wariant i zbiję tu. I niech on teraz odchodzi skoczkiem, ale wiecie co? Chyba nie zauważyłem hetmana na F7. Tylko, że po tym ruchu ja mogę jeszcze przepchać pionka i na przykład hetmanem tutaj zagrać i bronić. Że on tutaj ma ruch, będzie mi atakował, mam F5. No, bardzo skomplikowana pozycja. Ale trzeba ryzykować. Trzeba ryzykować. Uważam, że to jest ruch taki właśnie na duże komplikacje w tej pozycji. No bo mówię, jakbym stał tutaj królem, to fakt, bym bronił gońca, bym był jego bliżej i tutaj by nic nie groziło, ale miałby tutaj szacha takiego nieprzyjemnego, nie chciałbym tego. A w tym wypadku grożę teraz wybiciem tu i grożę na przykład wybiciem tu, a potem wybiciem tu. Chociaż wolę chyba to przepchać jednak, żeby ten koniec nie miał gry. F5? Nie, F5 nie może być dobre. Król może fajnie szybko się tutaj schować, tak mi się wydaje. No teraz tak, rozpatruję hetman F7. Bo jak on zbije tu i ja zbiję, no to król musi iść tu, ja mogę go męczyć szachami. A nie, nie mogę. Może on powinien po prostu wybić. Ale ja wybiję i wybiję tutaj. I też będzie dobrze. Bo to kwestia tylko tego, żeby odbić skoczka na H8. No i zamyślił się ptaszek. Mówię ptaszek, gdyż debiut, który zagrał, to otwarcie Birda. Czasem takie długie zastanowienie się przeciwnika może być paraliżujące. Szczególnie w szachach, jak się gra na żywo. Dlatego, że czujemy taką presję czasami. Nie wiem, czy mieliście coś takiego w swojej karierze szachowej, czy w ogóle w swoim doświadczeniu szachowym, że czujecie taką presję, że przeciwnik myśli, zastanawia się. A z drugiej strony może stworzyliśmy jakieś ciekawe problemy, dlatego on się tak długo zastanawia. Albo z drugiej strony może nie problemy, tylko... Dobra, słuchajcie, nie problemy, tylko słabe ruchy, ale dobra, on zagrał w sumie dziwnie, bo teraz tak, dużo ciekawych opcji. Tutaj atakuje i broni skoczka. Przychodzi mi przez myśl w ogóle poświęcenie tu,
Zagranie tak, potem zagranie tu, ale to może być za wolne, to tutaj muszę uważać. Jeszcze raz, też przechodzi mi to, to, tu i tu, a też jakoś mniej. Mogę od razu tak zagrać i tu, tu i tu. I za takiem na wieżę. Może być to ciekawe. Z drugiej strony taki ruch. Tak, ale nie, bo on mi zbije tutaj, muszę sobie poświęcić. Dobra, tak, król odejdzie tu, tutaj, tu. Jakaś wieża wejdzie tu. Mogą być problemy. F5, może tutaj bicie. Będzie grozić wjazd tutaj, no nieprzyjemnie to będzie wyglądało. Ciekawie, tutaj zastanawiam się odciągnięcie tego hetmana. Tutaj. Może być to ciekawe. Dobra. Dla ciekawości zrobimy w ten sposób, że zbijemy tutaj. Oczywiście on nie może odbić tu, bo gram tu i bronię. Znaczy może, ale wtedy dla mnie będzie ok. Zbijamy i teraz tak, on zbije wieżę, to ja wtedy mam bicie. On odchodzi królem. Ja tu, wieża tu. Mogę tę wieżę pomęczyć, zagrać tak, królem odejść i pionka doprowadzać. Taki jest plan, bo jak zagram tu, no tak, muszę zbić z szachem. Muszę zbić z szachem, odbić tu, bo chwilowo jest wieża mniej. I teraz będę chciał odbić materiał. Cały czas gram stępem, nadzieja w tym pionku. A w ogóle ciekawe jest to, że jak on na przykład tak zagra. Aha, no właśnie, to mogę tak zagrać, w ogóle atakować wieżę. On zbije z szachem, ja odejdę, on nie ma szacha żadnego, ten pionek będzie uciekał. Mogę też tak zagrać. To też jest ciekawe. Będę bronił pionka, tylko nie wiem, czy to nie jest strata tempa. Tego pionka będę bronił. Zaryzykujmy, gramy goniec C5. Pozwolę mu zbić tego. Tutaj bronię. Jak będzie szach, to po prostu król B6. Król się na razie schował, nie ma żadnego szacha, atakuje wieżę. I teraz będę chciał zrobić karierę tym pionkiem. Tylko pytanie, czy mi się to uda. Bardzo możliwe, że F5 na spokojnie trzeba było zagrać. Trochę czas mnie goni w tych moich przemyśleniach. Brakuje mi tu pionka B5, to w ogóle byłoby super, albo żeby tu pionek stał na B7, ale to no nie stoi, więc tu nic nie zrobię. Król może być atakowany w sumie później. Póki co, no on musi tam wykonać oczywiście jakieś ruchy. Teraz pytanie, no wieża zagra tu, ja zawsze mam jakiś tam hetman F2, tylko że tu dostanę szacha nieprzyjemnego i będzie problem. Tu mogę odejść, tutaj szach, tutaj. No odbije, to nie. Więc po takim zagraniu. Co? Ha, tu chcesz zagrać. Sprytnie. Tutaj. Czy tu pytanie, czy bić tego pionka, czy. A nie, nie mogę bić pionka, co ja gadam. Aha, bo tutaj grozi. Wow, tego nie przemyślałem. A nie mogę wybić tu, bo mam szacha. Bardzo sprytnie. Mega sprytnie. Mega sprytnie zagrał. Możliwe, że mam gorzej. Mam gorzej na pewno. Bo tutaj, to zawsze się zasłonię, to będzie sprytne. Tutaj. I wtedy co? Tu bicie, nie. Pionek będzie mi uciekał. A i będzie niebezpiecznie. Mega będzie niebezpiecznie. Ja nie wiem, czy to nie jest ruch przegrywający, bo liczę tak. Tak, to też tak. Grożę matem. Mała groźba w sumie. Ale hetman też broni pól. Nie widać tutaj opcji matowych. Goniec zawsze na B6 się może zasłonić. Uciekam. Ten pionek czym zrobi mi karierę? Może zrobić w sumie.
Hetman tu, mata nie daje. Wygląda to dobrze. Hetman zostaje razem. Brakuje pionka jednego jeszcze. Król bardzo w niebezpiecznej sytuacji jest. Najgorsze jest to, że ten pionek ucieka. Nie mam tutaj zabezpieczonych, nie mam tu pionków, żeby zabezpieczyć to skrzydło. A nawet jak jakieś poświęcenie tutaj, hetman tu, ten pionek będzie osamotniony. I za wolny przede wszystkim. Muszę chyba tak. Mata nie ma, co nie? Nie ma, upewniam się, ale nie ma, nie ma. Idę E3. Właśnie, za bardzo tym hetmanem też się nie mogę ruszyć. Jakieś F5 ewentualnie. To takie ruchy też trochę wyczekujące. Posunięcie E3 to zawsze, żeby tego pionka podrzucić dalej jeszcze. I żeby męczyć. Odciągnąć wieżę ewentualnie. Tak, tutaj tak. Tutaj mogę, no nie bardzo. Może w ogóle tak teraz zagrać. To mi zbije. Tu. To się nic nie daje, kurczę blade. Bicie tutaj, to co? To szach. Dobra. Ojej, podstawiłem tutaj. Ej, Krzysztof. Podstawiłem, partia przegrana. Nie wiem, dlaczego się tak dzieje, że tak łatwo podstawiam. Coś mi tu nie gra. Przegrywam. Wystarczy zagrać. Tak, tak, tak i mat. Ale podstawiłem strasznie. No dam mu tę przyjemność. No. A zbił nawet, to w sumie mógł dawać mata. Okej, okay, no to się poddaję. Robię analizę tej beznadziejnej partii mojej. Znaczy, no, nie mówię, że była beznadziejna, tylko że i znowu straciłem ranking na 2418. 100 punktów, 3 partie i 100 punktów. No E3 jest złe. Tak jak mówiłem, zobaczcie, E3 jest złe. Już jest przewaga, widać spora, czyli tak. Zobaczmy, jak ja tego nie wykorzystałem. Bicie, bicie. D5, D4, skoczek F6, pierwsza linia z mojej strony, dobrze, skoczek F6, goniec C5, może odważnie, zobaczcie, goniec E7 subtelnie pokazuje, żeby grać i zrobić po prostu rozwój, albo goniec D6, no dobra, ale C5 nie jest też złe, na pewno, C3, skoczek wyszedł, goniec B5 i teraz każe grać goniec E7, żeby zabezpieczyć króla. No mi się zawsze niekonwencjonalne ruchy podobały. Hetman D6 jak widać najlepsze nie jest, ale to cały czas, zobaczcie, jest minusik mały, więc tutaj się dobrze trzyma. Bicie, bicie pionkiem, już jest przeważka, tak, goniec E7, wieża wleciała. Skoczek E4 silnik wskazuje również, każe też bić, dobra, ale skoczek E4, podoba mi się. Dobra, każe grać jednak F5. W sumie racja, bo jak zagram F5 i on by zbił, ja tak, on by wjechał i roszada, i gramy dalej, bo ja tu mam zawsze opcję przełomu kolejnym tym. No tak, bardzo oczywiste. Brakuje mi takiego chyba spokoju w tych partiach czasami. No dobra, ale poszło goniec F5, co też chyba nie jest jakieś słabe tutaj i zagram F6. F6 okazuje się, no dziwne, wieża E4 bardzo ładnie, ale to nie, zobaczcie, nie ma przewagi białych oczywiście, tylko ja tam coś poknociłem, szach. Król D8, tak, czyli najlepsze rozwiązania. Król C7, najlepsze rozwiązanie. Bicie, ok. I bicie na D4. Jestem z tego zadowolony, słuchajcie. I taka porażka uczy. Bardzo dużo uczy, bo tutaj po prostu dobrze wyczułem. A jeżeli bym zagrał tak, czyli odbił materiał, najpierw gra tutaj, król D8. Tak, ja bym grał król D7 w ogóle. D5, uhuhu. To już czego? No D5 by nie znalazł raczej. Raczej by tego pionka chapnął i tam wieżą uciec trzeba było. No dobra, i taka pozycja by była do gry, powiedzmy. Nie podoba mi się trochę, ale no dlatego też zagram inaczej. Bicie tutaj, dobre. To jest dobre bicie. Hetman zbił tu.
What? Ale jestem cielemele. Słuchajcie, wygrywający ruch. Ja zbiłem tu. Fatalne posunięcie, jak się okazuje. Co ja tu wymyśliłem? Dlaczego fatalny ruch? Bo jest bicie tu najpierw, czyli groźbę wykonujemy. Król tutaj. I wtrącenie wieża D8 grozi mat. Koniec partii. Ale prosta partia była. Ale prosta partia. No masa błędów z naszych z jednej i z drugiej strony. Koniec gry. Wieża jest blisko, się ładnie zasłania. Figura mniej, nieważne, bo tutaj też grozi. Po prostu wieża jest szybko w grze. Ale pograłem jak timer. Zbicie, zbicie. Bicie teraz. Dlaczego tego wcześniej po prostu nie zrobiłem? Tego nie kumam. Dobra. Hetman F2 każe grać. Fiu, 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 fiu. Ale ciekawe, zobaczcie, bo grozi mat. Więc on musi jakieś H3, H4 zagrać. Powiedzmy H4. I teraz goniec C5 z opcją mat, tak? No taki ruch raczej nie. Wygrywam w 5 ruchach. Dobra, bo H4 przeszkadza. Załóżmy, że po goniec C5 król H2. Bez wieży, ale byłaby partia. Ja bym w ogóle tutaj coś takiego rozpatrywał. A to upraszcza grę tylko. Dobra, tu każe grać E3. Po czarnych polach, bo nawet jakby coś takiego nastąpiło, to tu są bardzo niebezpieczne rzeczy. Jejku, to trzeba dokładnie liczyć i ten pionek też może zrobić karierę. Mega. Mega to mogłoby się potoczyć. Hetman F2 w ogóle nie brałem pod uwagę, co ja wybiłem i uprościłem przeciwnikowi grę. Zagrał tutaj, ok. F5, zobaczcie, jednak F5 to co rozpatrywałem, czyli trzymać pionki w tej pozycji, czyli pionki by miały szansę zatrzymać te pionki, miałbym spokój względny, ten pionek wolny, on nie musi szybko iść i jeszcze byłaby gra. Jeszcze byłoby dużo gry, czyli F5 jednak trzeba było zagrać, uspokoić pozycję. A niestety Krzysztof zagrał zbyt optymistycznie. Zbyt optymistycznie Krzysztof zagrałeś. No i tu się robi ciężko. Szach, tak. I wrócił hetman. W miarę łatwa gra białych, tak, no bo tutaj jednak się białe trzymają w tej pozycji. E3 niby groźne. No, no i podstawka, nie? Podstawka. A, mata w jednym nie dał, zobaczcie. Hetmana 7. Już tego nie widziałem. Dobra, nie ma znaczenia, co by tutaj dalej tak rozpatrywałem, co nie? Ale widziałem tylko to bicie. O! I to jest dobre dla mnie. W ogóle mam coś takiego w głowie, że ja tylko chcę wygrywać, nie zachowując szans na remis, więc powinienem na to też zwracać uwagę. Posunięcie E2. No tak, i byłoby dobrze. W sensie remisowo, no według silnika, zremisować to jeszcze trzeba by było, oczywiście trzeba by było białymi. No ale co, tutaj jest lepszego, co on znalazłby jakieś ruchy typu H3? No nie wiem. No tak, na koniec B4 to jest... Wiecie co? Brakuje mi mocy jakiejś takiej szachowej, paliwa. Nie wiem, coś trzeba z tym zrobić. No zwykła podstawka, po prostu zaćmienie znowu. Zbicie i podstawienie gońca. No tak to właśnie pod presją czasu czasem bywa. Moi drodzy, mam nadzieję, że na tej partii też coś tam dla siebie wyciągniecie. Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Cześć.